Młode pokolenie rapu. Kto z nich zostanie klasykiem w przyszłości? Chodzi ci o konkretnych, o konkretne osoby, tak? Konkretni zawodnicy. Na pewno na długo lub na zawsze zostanie kilku zawodników i no nie ma co tutaj ukrywać, widać, wiesz, po tym jak są odbierani, na pewno Kwebo, na pewno wydaje mi się Białas, przypuszczam, że BDOS też ma bardzo duży wpływ na to, co jest dzisiaj słuchane i postrzegane za coś nowego. Nie będę tutaj jakoś chyba odkrywczy zbytnio. Przypuszczam, że Szpaku, który jest od nas z ekipy, jeśli niczego nie zawali jakby terminowo i będzie to konsekwentnie robił, też ma szansę zostać na dłużej. A kto będzie takim klasykiem? Ciężko powiedzieć, kurde, jak długo im się będzie chciało.